Cześć, jestem Julka. Właśnie wróciłam z Mistrzostw Polski w trójboju siłowym w Będzinie. Zdobyłam tam drugie miejsce. No, ze startu nie jestem tak bardzo zadowolona, no ale o tym już później opowie mój trener. Z Jackiem trenuję od marca zeszłego roku. Do tej pory zdobyłam 2 wicemistrzostwa Polski w trójboju siłowym, 1 wicemistrzostwo Polski w wyciskaniu sztangi leżąc i moje najważniejsze osiągnięcie, czyli mistrzostwo Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dzisiaj aktualnie zaczynamy roztrenowanie, bo skupiam się na maturze, ale na wrzesień, na Puchar Polski formę zrobimy. Siema widzowie, Julkę już poznaliście, od teraz ja Wam opowiem w kilku słowach, co tam się wydarzyło w Będzinie, albo lepiej, pokażemy Wam, co tam się wydarzyło, bo mamy dla Was fajną, krótką relację, a później sobie usiądziemy i pogadamy trochę, mam nadzieję, że merytorycznie dla Was, jak wyglądają przygotowania Julki, co tam się naprawdę stało, dlaczego nie poszło tak, jakbyśmy chcieli, żeby poszło, bo była naprawdę gotowa na wiele, a się wysypało. Dobra widzowie, korzystając z okazji, teraz tak, pozdrawiamy serdecznie pana Marcina Laśkiewicza, koszuleczka Ligi Wyciskania leżąc. Kto nie wie, co to Liga, ten trąbka. Najlepsze zawody w Polsce w wyciskaniu, nasze ukochane zawody, za nami stoją nasi przyjaciele z tegorocznej edycji. Także jeszcze raz pozdrowienia dla Marcina, polecamy zawody wszystkim i wracamy do Julki i do jej startu z zeszłego tygodnia. Dobra widzowie, jak nie poszły zawody, to od czego trzeba zacząć, jak nie od wymówek. Tylko że tym razem to nie będą takie zwykłe wymówki, bo krąży tutaj gdzieś u nas jakiś wirus, no i generalnie Julka go złapała 2 tygodnie przed zawodami i to była najgorsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć w ogóle, bo wypadła na 8 dni z treningu i wróciła na treningi dosłownie 4 dni przed startem. I ja miałem jako trener taki mega dylemat, co tu robić, bo ani tą formę, ani wracać do tego, co było przed chorobą, ani coś tam iść do przodu, no i musieliśmy to jakoś na szybko ratować. No i generalnie forma przed tą chorobą była piekielna, bo Julka startowała chyba 2 miesiące wcześniej w Białymstoku. Tam przysiad zaliczyła 120 kg. Teraz wskaźniki wszystkie treningowe były co najmniej 5 kg wyższe, więc żeśmy się tak na 125 nastawiali. No i to już byłby taki naprawdę fajny wynik. No ale tak jak mówię, ta choroba się pojawiła na szybko, żeśmy tą formę ratowali. No i generalnie powiem Wam, że ostatni trening przed startem tam w zasadzie tak wychodziło, że miała 1,5 dnia przerwy. Trening to była tylko jedna seria główna, czyli na pewno zajechana nie była nic z tych rzeczy. Wypadł dokładnie tak samo jak przed Białymstokiem, czyli liczyliśmy na to, że koło tych 120 z powrotem się zakręci. I tak by nas to nie zadowalało, bo naprawdę liczyliśmy na więcej. No ale generalnie co się stało? No Julka była postresowana całą tą sytuacją z tym trenowaniem na szybko przed startem i w ogóle. No i tak widzieliście w relacji, przysiad się skończył na pierwszym podejściu 112,5 kg. Później się zaczęły problemy, takie niepewność, czy wstanę, czy nie wstanę, no i troszeczkę ten przysiad nie poszedł. Wyciskanie, forma z Kielc, medal, który pokazywała Wam wcześniej, w Kielcach wycisnęła 62,5 kg, całkiem lekko, z dużym potencjałem, no i formę żeśmy na to takie, powiedzmy, wymarzone Julki 65 w końcu szykowali, no i to było naprawdę w zasięgu przed tą chorobą. Co się stało? Skończyło się na 60 kg, lipa po raz drugi. No i tak jak Julka tam miała dość fajne nawiązanie do dziewczyn, że walczyły o pierwsze miejsce w zasadzie jak równy z równym, to do ostatniej kolejki ciągów przez błędy techniczne, przez jakiś tam kolejny stres spadła praktycznie na 4. miejsce. No i fajnie tutaj
bardzo, bardzo, naprawdę bardzo fajnie powalczyła i fajnie też z trenerem klubowym naszym reprezentujemy klub KS Team Wrocław, który też serdecznie pozdrawiamy, całą ekipę, szczególnie Piotrka Pawyzę. Z Piotrkiem żeśmy tutaj no, dużo, dużo liczyliśmy do ostatniego podejścia, co Julce zapodać, żeby to jakoś zagrało. Daliśmy 132,5 kg, czyli to było wyrównanie życiówki Julki z Białegostoku. Nie byliśmy tego w ogóle pewni, ale wiedzieliśmy, że ona musi to wciągnąć, żeby dziewczyny troszkę musiały podbić swoje wyniki, żeby ją przegonić. No i udało się, Julka wciągnęła, dziewczyny musiały ją przebić, no i nie udało im się przebić. Ostatecznie ja to tak nazywam, że Julka nie przegrała złota, bo złoto było 2,5 kg, tylko Julka zrobiła 305 w trójboju, a mistrzyni Polski z tych zawodów zrobiła 307,5, więc teoretycznie przegrała złoto o 2,5 kg, ale tak naprawdę my to nazywamy, że wygrała srebro, bo do ostatniej kolejki z czwartego miejsca wskoczyła na drugie i wyszło to super. Teraz tak, choroba chorobą, forma spadła. Jeden malutki plus tej choroby był taki, że Julka 1,5 kg schudła w te 8 dni, przez które chorowała i dzięki temu była najlżejszą zawodniczką, więc de facto w tej ostatniej kolejce to ona rozdawała karty, bo wystarczyło, że ona dziewczyny wyrówna, a one musiały ją przebić. No i dzięki temu właśnie się tak udało na to srebro wskoczyć, ale tak jak mówię, no nie można w sporcie mówić co by było gdyby, bo to naprawdę rekordy świata by były inne, ale tak jak mówię, straszliwa była forma przed tą chorobą i o tą formę będziemy walczyć na wrzesień, na Puchar Polski. Myślę, że tam Julka życióweczki bardzo fajne porobi, będzie w końcu jakiś konkretny wynik i to będzie taka furtka już do naprawdę bardzo fajnego trójboju, do porządnych wyników i porządnych osiągnięć. Siła! Dobra widzowie, mam nadzieję, że relacja ze startu Julki Wam się podobała. Jak chcecie, żeby więcej było, to dawajcie komentarze, lajki, łapki w górę, tam subskrypcje, nie wiem co jeszcze na tym YouTubie można dawać. Możecie nas oglądać na Instastory, na naszym Instagramie Imperium Siły. No i co? Pozdrawiamy z moim kolegą Luisem i do następnego.